Znajdujemy się w osadzie Popowo, miejscu usytuowanym pomiędzy Szpitalem Górnym a Lipnem, niespełna 20 km od Włocławka. Miejscu, w którym na co dzień odbywają się wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, integracyjne, konferencje naukowe, wesela czy też imprezy plenerowe. Wyjątkowe miejsce, o czym można przekonać się patrząc na to, co otacza nas dookoła. Las, łąki, staw, zwierzęta. Wyjątkowe miejsce. Dlaczego dzisiaj osada Popowo? Dlaczego w magazynie katolickim? Za niespełna 2 tygodnie w Kościele Katolickim będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Jedno z najważniejszych świąt religijnych w naszym Kościele. W ciągu dnia będziemy uczestniczyć w Eucharystii, która stanowi istotę świętowania tej wyjątkowej uroczystości. Po Eucharystii wyjdziemy z Najświętszym Sakramentem na ulicy naszego miasta, aby razem z Jezusem towarzyszyć tam, gdzie na co dzień spędzamy swój czas. Praca, swoje obowiązki, zabawy, zakupy. Jezus chce w tym dniu w sposób szczególny zamanifestować i pokazać, że chce być obecny wszędzie tam, gdzie jest obecny człowiek. Tradycją stało się, że tę radość za Najświętszy Sakrament i uwielbienie Boga za ten wyjątkowy czas przedłużamy poprzez uczestnictwo w koncercie Uwielbienie. W tym roku po raz 5 w parku 19 czerwca w parku imienia Henryka Sienkiewicza we Włocławku o godzinie 20 zbierzemy się, aby w koncercie Uwielbienie dziękować Panu Bogu za dar Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wyjątkowe wydarzenie, niecodzienne, które ma charakter religijno-kulturalny i wyjątkowi patroni. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz naszej diecezji, pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent miasta Włocławek pan Andrzej Pałucki oraz starosta włocławski pan Kazimierz Kaca. Należy wspomnieć, że w tym roku koncert Uwielbienie wpisuje się w obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego oraz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Zanim jednak będziemy uczestniczyć w koncercie Uwielbienie w uroczystość Bożego Ciała, to właśnie tutaj, do osady Popowo 2 dni wcześniej, we wtorek, zjadą się wszyscy muzycy, artyści, którzy odpowiedzialni są za tę artystyczną część koncertu. Niespełna 100 osób tutaj właśnie 2 dni przed uroczystością Bożego Ciała, przed koncertem Uwielbienia przyjadą, aby właśnie w tym miejscu bezpośrednio przygotowywać się do koncertu. Powstał z martwych, powstał z martwych.
Panem. Jezus ma moc, śmierć i moc. Jezus jest Panem. Aleluja, powietrze, czasy, które bólu jest. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Pan jest Panem ziemi. Aleluja. 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 Wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami.
i cześć. Panu chwała i cześć. Głosimy chwałę i cześć. Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest. Panu chwała i cześć. Głosimy chwałę i cześć. Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest. Panu chwała i cześć. Głosimy chwałę i cześć. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem wkoło śni. Panie mój, Twa miłość mnie pociesza i w smutny czas nadzieję daje mi. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem wkoło śni. Panie mój, Twa miłość mnie pociesza i w smutny czas nadzieję daje mi. Czas nadzieję daje mi. Jesus Christ, you are my life, hallelujah.
naszym życiem. Wędrując z Tobą będziemy na zawsze żyć w Tobie. Jesus Christ, You are my life. Alleluja, alleluja. Jesus Christ, You are my life. You are my life. Alleluja. W jedności zjednoczeni w miłości i radości naprzód do Ciebie wyśpiewując Twoją chwałę. Jesus Christ, You are my life. Alleluja, alleluja. Alleluja. Jesus Christ, You are my life. You are my life. Radości wędrujemy, niosąc Twoją Ewangelię. Świadkowie miłosierdzia, złączeni w Bożym przebaczeniu. Jesus Christ, You are my life. Alleluja, alleluja. Dlaczego koncert uwielbienia jest wydarzeniem wyjątkowym? Ponad 50-osobowy chór dorosłych, ponad 60-osobowy chór dziecięcy, orkiestra symfoniczna, soliści, zespół sekcyjny to ponad 100 osób przez prawie 2 godziny na scenie wykonujących przepiękne utwory religijne, tradycyjne i mniej znane w nowoczesnych aranżacjach. Wydarzenie, w którym ci, którzy uczestniczyli, zdecydowanie chwalą sobie wyjątkowość, rozmach, profesjonalizm, a przede wszystkim wyjątkowy klimat, w którym doświadczają bliskości z Panem Jezusem. Dlatego w imieniu Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Włocławek, Starostwa Powiatowego we Włocławku, mam zaszczyt zaprosić Państwa na 5. już koncert Uwielbienie w uroczystość Bożego Ciała 19 czerwca o godzinie 20 do parku imienia Henryka Sienkiewicza. Zanim jednak przeżyjemy 5. mały jubileusz, koncert Uwielbienie, zapraszam dzisiaj Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z tego, co przez te 4 lata udało nam się zobaczyć, przeżyć, doświadczyć i w czym uczestniczyliśmy. Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwiec 2014 roku, nasz serwis informacyjny. Najbliższa sobota, a więc jest to dzień poprzedzający uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszym mieście będzie miała charakter właśnie oczekiwania. Wigilia bowiem Zesłania Ducha Świętego będzie celebrowana niejako w sposób szczególny w parafii pod wezwaniem świętego Józefa na Zazamczu. Tam o godzinie 19 rozpocznie się czuwanie. Czuwanie to zostanie zakończone, czy jego punktem kulminacyjnym będzie msza święta o godzinie 22, celebrowana przez pasterza diecezji księdza biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. 8 czerwca, więc w niedzielę o godzinie 15 w Bazylice Katedralnej we Włocławku będą miały miejsce święcenia prezbiteratu 9 diakonów studiujących w naszym włocławskim seminarium zostanie wyświęconych na prezbiterów. 8 z nich to księża diecezjalni, 1 to brat, diakon ze zgromadzenia braci pocieszycieli Getsemani. W przyszłą sobotę, 14 czerwca, to dzień patronalny
naszego miasta. Jest to dzień, rocznica beatyfikacji błogosławionego biskupa Michała Kozala, który jest patronem Włocławka. Z racji tegoż święta patronalnego o godzinie 17:30 będzie miał miejsce koncert kapeli Gedanensis o godzinie 17:30 w Bazylice Katedralnej, po którym to o godzinie 18:30 będzie sprawowana msza, uroczysta msza święta pod przewodnictwem pasterza diecezji biskupa Wiesława Alojzego Meringa.